Solidarność Rolników Indywidualnych, Tomasz Ognistym. Znajdujemy się w powiecie gubczyckim na polach, które obecnie są dzierżawione przez spółkę Top Farms, a które w październiku ubiegłego roku, według naszej wiedzy po spotkaniach w Szkole Rolniczej w Gubczycach, miały zostać oddane lub przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Opolu. Dzisiaj mamy 14 marca 2023 roku. Okazuje się, że do dnia dzisiejszego grunty nie są odebrane. W dniu 27 stycznia spotkaliśmy się z dyrektorami oddziału terenowego KOWR-u w Opolu, z panem dyrektorem Henrykiem Kuriatą oraz panem dyrektorem zastępcą Waldemarem Janeczkiem, gdzie Waldemar Janeczek zapewnił nas w dniu 27 stycznia, że do końca lutego 2023 roku te grunty zostaną odebrane, czyli 560 hektarów, które ma trafić do przetargu. Nic takiego się nie wydarzyło. W dniu 14 marca grunty po spółce Top Farms są nadal nieodebrane. To pokazuje zwykłą opieszałość i brak decyzyjności oddziału terenowego KOWR-u w Opolu, którzy nie potrafią sobie poradzić z odbiorem 560 hektarów przez okres prawie 5 miesięcy. Tutaj na tym polu widzimy jeszcze pozostawioną przez dzierżawcę wierzbę energetyczną, z którą nowy nabywca będzie musiał sobie poradzić, który będzie musiał ponieść dodatkowe koszty. Grunty, tak jak widzicie, po kukurydzy, pole po kukurydzy, zostawione jesienią przez spółkę Top Farms. Nowy dzierżawca będzie musiał tutaj użyć maszyn najpierw do zmulczowania, aby doprowadzić pole do siewu. Rolnicy Rolniczej Solidarności pytają, dlaczego Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Opolu działa tak wolno? Dlaczego działa tak nieskutecznie? Dlaczego przez okres prawie 5 miesięcy oddział terenowy w Opolu KOWR-u nie potrafi przejąć 560 hektarów? Będziemy się z tym zwracać w przyszłym tygodniu do dyrektora generalnego KOWR-u w Warszawie, do pana Waldemara Chumieńskiego, oraz bezpośrednio będziemy interweniować w tej sprawie u pana premiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, aby sprawdził, dlaczego oddział terenowy w Opolu KOWR-u działa tak wolno i tak nieskutecznie.